Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj poruszymy sobie temat biodra, a dokładnie problemów trzaskających w obszarze biodra, czyli tak zwanego biodra trzaskającego. I teraz tak, krótka historia. Jeśli chodzi o biodro trzaskające, to warto tutaj uwzględnić sobie kaletkie obszary nad dwoma strukturami. Po pierwsze, w zależności od tego, co tym pacjentem będzie klikało, bo może klikać przednia część stawu biodrowego i wtedy warto sobie uwzględnić pracę mięśnia biodrowego i lędźwiowego i wtedy być może jest to tak, że jest to klikanie, przeskakiwanie, strzelanie w obszarze kaletki właśnie mięśnia lędźwiowego, w sumie biodrowo-lędźwiowego, albo warto uwzględnić sobie obszar krętarza większego i pasem biodrowego piszczelowego i kaletki, która się właśnie przesuwa nad krętarzem większym. Więc teoretycznie, jeśli chcielibyśmy sprawdzić sobie jaki obszar, to oprócz tego, że nam pacjent wskaże, to jest przód albo bok, albo sami będziemy słyszeć, to możemy sobie ocenić takie struktury jak mięsień biodrowy, lędziowy, albo naprężacz powięzi szerokiej, bądź mięsień pośrodkowy wielki, średni, tak, który ma wpływ na pasmo biodropiszczelowe. Oczywiście nie możemy tutaj wyeliminować problemów stawowych, bo może się okazać, że te klikanie, strzelanie już dochodzi z głębi stawu biodrowego, bo mamy jakieś zmiany kostno-chrzęstne albo więzadłowe właśnie w stawie biodrowym. I żeby to wyeliminować, to najczęściej dobrym pomysłem to zrobienie badania RTG, żeby to sprawdzić. Jest z nami Kasia, która ma problemy i te biodro czasami trzaska, bardziej lewe niż prawe. Przed chwilą w ogóle skończyliśmy nagrywać film z neurokolana, gdzie patrzyliśmy sobie u Kasi na dysfunkcję stawu kolanowego po stronie lewej. I tutaj rzeczywiście jest to problem półrazowy i tak dalej. Zrobiliśmy sporo rzeczy i te bioderko nam się zaktywało, ale jeśli chodzi o, znaczy te kolana nam się zaktywało, natomiast jeśli chodzi o biodro, to tutaj mamy kilka różnych fajnych problemów, które będę mógł Wam troszeczkę przedstawić. Oprócz klikania w stawach biodrowych i tego bólu kolanowego, Kasia ma też miała, teraz jak trzyma sobie dietę, wszystko w porządku, problemy trzewne, tak? Trochę problemów jelitowych. Jeśli chodzi o tkliwość w obszarze otrzewnej, ściennej i konkretnych narządów jest ona duża. Mamy problem z palpacją w obszarze pępka, jest to niefajne. Problem z dolną partią brzucha, za chwilę Wam to pokażę. Być może jest to problem, który jest związany właśnie z tymi biodrami. I teraz tak, mówiłem Wam, że warto sobie ocenić, co tam się dzieje. Jeśli chodzi o staw biodrowy, no to oczywiście warto sobie ocenić ruchomość w stawie biodrowym, przejdźmy sobie do takich rzeczy basicowych, zacznijmy sobie tak od rzeczy najprostszych do rzeczy najtrudniejszych, tak? Ruchomość w stawie biodrowym, rotacja zewnętrzna widzimy, że jest duża, fajna, miękka, elastyczna, wewnętrzna też jest spora. Kasia jest tancerką, więc zakładam, że te zakresy ruchu ma naprawdę dobre. W porządku. Duży zakres ruchu, bardzo duży zakres ruchu, więc wszystko się tutaj pod kątem ruchomości nam zgadza. Oczywiście moglibyśmy to badanie zrobić dokładniej, ale podejrzewam, że dużo więcej wniosków byśmy nie wyciągnęli. Przejdźmy sobie w takim razie do, tak, po pierwsze, palpacji w obszarze miednicy. Czy jest to problematyczne? Nieprzyjemne, delikatnie. Nieprzyjemne. Tu już widzimy, że trochę sztywności pojawia się zarówno po stronie lewej, jak i po stronie prawej. Powiedział nawet, że po stronie prawej jest więcej tej sztywności. Może dlatego, że Kasia miała też usuwany wyrostek. Dawno temu? 14 lat temu, czyli już trochę czasu minęło. Być może jest to związane właśnie jeszcze z jakimiś wzrostami, z blizną, z gorszą aktywacją mięśni po stronie prawej. Idźmy w takim razie dalej sobie za ciosem. Zobaczmy sobie palpację w obszarze mięśni brzucha. Podejrzewam, że już bardzo dobrze znacie badanie kwadrantów w obszarze cylindra brzusznego, więc ocenimy sobie tutaj takich 9 punktów. O. Bardzo niefajne. Duża sztywność i jednocześnie duże dolegliwości bólowe u Kasi. Środeczek. Tak samo? Niefajnie. Tu jest trochę lepiej, no nie? Okej. Pępek, jak widzimy, najgorzej. Tu nawet nieźle. To jest w porządku. Tak, czyli dolne kwadranty są najbardziej problematyczne. Najgorsza chyba jest strona lewa i obszar okolicy pępka. Zobaczmy sobie w takim razie też ruchomość pępka. Możemy sobie to fajnie oceniać. Możecie wyobrazić sobie taką tarczę zegara i sprawdzić sobie, jak będziecie sobie pępek ciągnąć w którą stronę, gdzie jest najgorzej. Teraz tak, ciągnę sobie od pęcherza moczowego. W porządku? Jelita grubego, strona prawa. O, tu jest w ogóle super. Tutaj dla Ciebie? Średnio. Średnio, znaczy w ogóle ten dotyk jest taki kiepski, no nie? Dużo sztywności. Oczywiście. Czy to i to dla Ciebie jest jakaś różnica? Znaczy bolesności? Mhm. Mniej więcej boli tak samo. Boli tak samo, tak?
A czy na przykład to i to? No to drugie boli zdecydowanie mniej. Mniej, tak? Tak. Czyli ogólnie wychodzi tak, że jak sobie ciągniemy od tych partii wyższych, to jest to trochę lepsze. Ja czuję, że tam więcej luzu, więcej elastyczności, miękkości i tak dalej. Jak ciągniemy sobie od tych dolnych części, no to jest trochę gorzej, też odnosi się więcej. Dlatego, że też palpacyjne wyszło, że te dolne partie brzucha są bardziej problematyczne. Dobra, więc widzimy, że coś na dole się dzieje kiepskiego tutaj. Aktualnie żadnych problemów strzewnych nie masz. Dobra. Ok, my sobie to wcześniej wytłumaczyliśmy, są problemy trzewne, tak? Mówiliśmy sobie o wzdęciach, zaparciach, wątkach, refluksach, zgagach. Bolesne okresy tu się tylko pojawiają z tego, co wiem. Więc rzeczywiście tutaj też informacja, że może w takim razie coś w tym dole jest nie tak. Dobra. Mówiliśmy sobie o tym, że tutaj warto sobie ocenić pracę mięśnia biodrowo-lędźwiowego i naprężarza powierzchni szerokiej. Zobaczmy sobie, co u Kasi tutaj działa prawidłowo, co nie działa. I teraz tak. Ocenimy sobie w ogóle obie strony, tym bardziej, że Kasia zgłasza klikanie, strzelanie bioder obu, tak? Bardziej po stronie lewej, trochę mniej po stronie prawej. Zobaczmy sobie naprężacze powierzchni szerokiej. Rozluźnij się. Trzymaj. Nie pozwól. OK. Tak naprężacz wykonuje zgięcie, odwiedzenie, rotację wewnętrzną, utrzymuję sobie tą pozycję i idę sobie do ruchu antagonistycznego, czyli do przywodzenia wyprostu. Trzymaj. Działa prawidłowo. Dorzucam sobie odruch ucieczki. Trzymaj. Wyhamowuje się, czyli widzimy, że mięśnie naprężasz powierzchni szerokiej po stronie lewej działa prawidłowo, po stronie prawej trzymaj, odruch ucieczki, trzymaj, działa prawidłowo, tak? Więc raczej to nie będzie bok. I to się by nawet zgadzało, dlatego że Kasia, jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, mówiła o tym, że klika jej właśnie ten przód, tak? Czyli w obszarze pachwin, w obszarze właśnie przyczepu, a tutaj mięśnia biodrowo-lędźwiowego do krętarza mniejszego, tak? Wiemy, że dokładnie ten przyczep jest głęboko po stronie przedniej, środkowej stawu biodrowego, tak? Dobra, ocenimy sobie w takim razie mięsień biodrowy i lędźwiowy. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Możemy sobie wykonać głębokie zgięcie, utrzymać taką pozycję. Nie pozwól mi tej nogi wyprostować. Słabiutko. Tutaj. Trzymaj. No i więcej mocy, no nie? Dobra. Możemy sobie w takim razie rozrzucić ten mięsień biodrowo-lędźwiowy na część biodrową i część lędźwiową. I teraz tak. Część biodrowa wykonuje zgięcie, rotację zewnętrzną, utrzyma taką pozycję, kolano wyprostowane, stopa nie pracuje. Dobra, stopę luźno. Utrzymaj. Biodrowy nam nie działa. I lędźwiowy, trzymaj, nam nie działa. Dobra. Idźmy sobie na drugą stronę w takim razie. Oceniamy sobie biodrowy i on nam... O! Działa, biodrowy nam działa, ale lędźwiowy nam nie działa. I to może być dla nas odpowiedź, dlaczego bardziej klika ci po stronie lewej niż prawej. Bo tutaj część mięśni nam działa w tej stronie prawej, a w lewej nie działa nam wszystkie dwa, tak? Jeśli chodzi o mięsień biodrowy i lędźwiowy. Dobra, co my musimy zrobić? Najbardziej problematyczna była, jeśli chodzi o stricte jamę brzuszną, dolna część brzucha, lewa strona, więc zróbmy sobie tak, że my sobie tą stronę trochę postymulujemy i zobaczymy sobie, co się zadzieje z biodrowym. Trzymaj. Trzymaj mocno. Trzymaj mocno. Działa. I co się dzieje z lędźwiowym? Trzymaj mocno. Trzymaj. Działa. I wyhamowuje się. Jeszcze raz robimy tak. Stymulacja, żeby być pewnym, czy na przykład nie jest obszar hipertoniczny. Widzimy, że nam trzymaj. Działa. Odruch ucieczki, trzymaj, wyhamowuje się, lędźwiowy, trzymaj, działa, odruch ucieczki, trzymaj, wyhamowuje się. Czyli widzimy, żeby aktywować stronę lewą, fajnie byłoby popracować właśnie z obszarem tutaj dobiodrowego, mięśnia biodrowego, dolnych partii brzucha. Ale zobaczmy sobie, czy stymulacja tego obszaru też nam zaktywuje lędźwiowy po stronie przeciwnej. O, super, bo tak się składa, że nam się to zaktywowało, więc możemy sobie pracować z tym obszarem, będziemy mieli fajne efekty pod kątem aktywacji obu struktur. A gdzie będziemy pracować? Możemy sobie zrobić to w ten sposób. Jeśli chodzi o tę stymulację, myślę, że część z Was zna bardzo fajnie zasadę bramki bólowej i na tym właśnie mechanizmie tutaj polegamy i wykorzystujemy go, żeby sprawdzić, czy dany obszar rzeczywiście to jest miejsce, z którym chcemy popracować. OK. Bardzo tkliwe. Zobaczmy sobie w takim razie test podwójnej lokalizacji. Czy to jest miejsce, które będzie do rozpracowania? Trzymaj. OK. Dobra, słuchajcie. I mamy miejsce do rozpracowania. Jest to obszar
mięśnia biodrowego, takie trochę przecięcie, tak? Gdzie biegnie nam krawędź mięśnia prostego brzucha, a tutaj mięsień biodrowy i głęboko sobie postymulujemy ten obszar. Oczywiście on będzie miał wpływ zarówno na narząd ruchu, jak i na narządy trzewne, prawdopodobnie szczególnie pod kątem jelita grubego, może narządów płciowych, ciężko powiedzieć, zobaczymy sobie to. My sobie to rozpracujemy, jak nam się zaktywuje ładnie mięsień biodrowy będzie po obu stronach, zostawimy sobie kasie, potem będziemy się kontaktować, jak tam je jelitka i tak dalej. Tutaj jeszcze będzie warto uwzględnić sobie być może okolice pępka. Więc na razie prosta praca, gdzie ja się po prostu nawet mogę przez ubrania to zrobić, bo tu bardzo cienkie spodenki są, więc spokojnie damy radę. Sobie wjedziemy, tutaj bierzemy luz tkankowy, rozciągniemy sobie to. Ok, głęboko sobie oddychaj, staraj się nie napinać specjalnie. Oddech i powoli poczekam, aż to się nam zacznie fajnie rozluźniać. Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy sobie taką pracę statyczną, teraz dorzucimy sobie jeszcze ruch do tego, żeby tutaj mieć fajny wpływ na poprawę elastyczności, aktywacji właśnie mięśnia biodrowego i lędziwego, bo będziemy pracować teraz w obszarze mięśnia biodrowego stricte, dokładnie z jego włóknami. Tutaj ta praca, dolne kwadraty jamy brzuszne i mięśnie biodrowe nam się trochę przeplata, ciężko jakby pracować z tym obszarem nieuwzględniania biodrowego, a jak robię pracę z biodrowym, to też uwzględniam pracę z stricte dolnym kwadrantem brzucha, otrzewno jelita grubego, otrzewno-ścienną. Tym bardziej, że otrzewna-ścienna tutaj u Kasi jest zastanawiająca, dlatego że ona ma bezpośredni wpływ na pępek i jakby tutaj aktywacja pępka może być związana z tym, że mamy dużo napięć w obszarze otrzewno-ściennej, szczególnie tych dolnych partii, więc może się okazać, że sobie to rozluźnimy, to ten pępek nam też zacznie pracować, a jak nawet nie, to jeszcze właśnie Kasia będzie miała pracę domową służącą do tego, żeby ten pępek sobie troszeczkę tam poaktywować, porozciągasz w kierunkach najbardziej dysfunkcyjnych. Dobra, praca z ruchem. Zginasz sobie tutaj nóżkę i teraz tak, sytuacja wygląda tak, że ja będę pracował sobie z tym mięśniem biodrowym lędziowym, a ty będziesz powoli sobie ślizgała skarpetką po stole. Maksymalny wyprost, chwilę czekamy i powrót, no nie? Nie unosisz nogi, cały czas tylko ślizgasz nogę po skarpetką po stole, dobra? Okej, dobra. Ja się zatapiam na miejscach najbardziej funkcyjnych, rozciągam sobie, kieruję się w stronę pępka, tak? Czyli największe rozciągnięcie. Ewentualnie możecie też sobie na przykład, no, choćby docisnąć mięsień biodrowy albo go rozciągnąć, ja sobie będę go rozciągał i idziesz właśnie w tamtym kierunku do wyprostu. Im bardziej wyprostowany, tym większe i powrót. Tym większe rozciągnięcie możesz czuć po prostu większy dyskomfort, no nie? Jak będzie noga wyprostowana. Jeszcze raz. I powrót. Zróbmy sobie tak. Głęboki wdech. I na wdechu rozciągamy. I lecimy. I roz. No nie? Bierz sobie wdech nosem i wydech nosem, dobra? I wydech. Okej. Okay. I te kilka razy robimy jeszcze, no. Lecisz. Dobra, słuchajcie, ostatnia rzecz, którą zrobimy sobie, która będzie nakierowana właśnie na ten obszar biodrowy i dolne kwadraty jamy brzusznej, to jest praca z otrzewną ścienną. I możemy zrobić to na dwa sposoby. Możemy sobie chwycić za pępek i sobie rozciągać w kierunku przeciwnym, ale zaraz tego, że Kasia nie lubi tego specjalnie jeszcze, aczkolwiek ten pępek już jest fajniejszy, tak? Jest mniej tkliwy, to my sobie tak naprawdę chwycimy tutaj w obszarze lewej strony mięśnia biodrowego, tutaj dolnych kwadrantów jamy brzusznej i sobie pociągnę wszystko w kierunku do pępka. I możesz tu takie głębokie rozciąganie, coś takiego? No tak, rozciąganie, dyskomfort. Tak, możecie sobie tak, moglibyście chwycić kciukami i pociągnąć w tamtą stronę, albo możecie stanąć po tamtej stronie, chwycić szeroko opuszczaniem palców i ciągnąć do siebie. Jak wolicie, teoretycznie opuszczanie palców jest troszeczkę łatwiej, ale już po prostu stanę sobie z tej strony, nie będę wam zasłaniał tutaj do kamery i po prostu chwycimy sobie kciuki i ciągniemy w kierunku pępka. Ty możesz sobie głęboko oddychać, wdech, noskiem, wydech i na wydechu te tkanki też możemy sobie trochę pociągać, dociągać głębiej, tak? I nie wchodzimy bardzo głęboko, tylko chwytamy sobie w miarę powierzchownie i w kierunku barku przeciwnego, w kierunku pępka te tkanki wszystkie ciągniemy, tak? I zrobimy sobie taki ruch około minutki, nawet do dwóch minut, wdech i wydech. Oddychasz. Możemy sobie, jak widzicie, delikatną oscylację tego dorzucić. To też ma taki fajny charakter rozluźniający, szczególnie przy takich właśnie delikatnych, subtelnych technikach. Dobra.
Niezłym pomysłem też byłaby rozpracowanie więzadła pachwinowego. Oczywiście, o ile tam była duża tkliwość, sztywność, na przykład zrobilibyśmy test podwójnej lokalizacji, wychodziłby jako dysfunkcyjny, jako dodatni. Natomiast jak nagrywaliśmy jeszcze niedawno, przed chwilką, film do neurokolana, to już te więzadło pachwinowe sobie zrobiliśmy i tutaj była spora tkliwość, ale de facto teraz już jest z więzadłem pachwinowym wszystko w porządku. Dobra, jest ok. Więc więzadło pachwinowe zostawiamy, ale pamiętajcie o tym, jest to też istotny obszar do rozpracowania przy dysfunkcjach mięśni brzucha, stawu biodrowego, miednicy. Nie zapominamy sobie o tym. Ten obszar często wymaga właśnie naszej terapii, pracy. Dobra, i teraz tak. Zrobiliśmy sobie. Możemy sprawdzić, jak palpacja tutaj. Dużo lepiej, no nie? Fajnie. Środkowa część? No trochę. Trochę mniej, no nie? Czyli coś jeszcze można było pracować tutaj? W miarę w porządku. Tak, wiesz co, bo na pewno tutaj, jeżeli ty wylądowałaś, wiesz, nawet miałeś duże problemy, wylądowałaś w szpitalu w związku z tymi bólami wybrzusza jelit, to tej pracy trochę jest. Ty masz ten pępek dalej, jest, czujesz, że on jest dyskomfortem, więc pokażę ci później, co możesz samodzielnie robić pod kątem autoterapii. Proces autoterapii, gdzie nawet, wiecie, wchodzimy sobie, szczególnie na przykład, jeżeli środkowa część dysfunkcyjna, pacjent sobie siedzi, nogi zgięte, zatapia sobie rączki właśnie zaraz nad swoim imunowym, chwyta sobie tutaj mocno te tkanki, już pewnie czujesz delikatne rozciąganie tego, można zrobić to w ten sposób, można sobie pomagać ciągnąć za pępek, może być tak, że jedna ręka ciągnie tutaj, druga za pępek, albo pracujemy na początku w ten sposób, a później za pępek. Jeżeli chcemy sobie zwiększyć intensywność, robimy sobie jedną nogę ślizgamy po leżance, powrót, drugą nogę ślizgamy sobie, no nie? OK, więc jest to bardzo fajne ćwiczenie samodzielne, które możesz sobie zrobić. Czyli fajnie być od razu pod spojeniem imunowym. Tak, mamy spojenie imunowe, czucie. OK, chwytasz, zatapiasz się, szeroko tutaj chwytasz sobie chwytem i ciągniesz sobie w kierunku do głowy, tak? I tak samo możesz sobie to rozciągać. Cyk. I samodzielnie sobie z tym szczytem popracujesz, tak? Może się okazać, że będzie to bardzo fajne pod kątem bolesnych okresów, pod kątem pracy jelit, pod kątem twojego biodra, czy nawet kolana i miednicy. Dobra, rozluźniamy sobie, więc to będziesz na pewno samodzielnie robiła, bo dzisiaj i tak dużo tej pracy w tych dwóch filmach tutaj sobie zrobiliśmy. Dobra, kluczowe dla mnie jest to, żeby sprawdzić, czy nam się zaaktywuje mięsień biodrowy lędziowy, dlatego że tutaj zakładamy, że to dysfunkcja tych mięśni, niewydolność tych mięśni właśnie wpływa na tutaj drażnienie obszaru kaletki mięśnia biodrowego lędziowego i ewentualnie jakieś trzaski, kliki właśnie w przedniej stronie stawu biodrowego. Dobra, zobaczmy sobie. Mięsień biodrowy, trzymaj. Zaaktywował się, odruch ucieczki wyhamowuje się, jest super, tak? Czyli działa fizjologicznie wszystko, lędźwiowy działa, wyhamowuje się. Pamiętaj, robiliśmy sobie ten test jeszcze takich głębokie zgięcie, trzymaj, o, i jest moc, no nie? Dobra, i tu jeszcze był lędźwiowy, zobaczmy sobie, czy on rzeczywiście nam się poprawił, trzymaj, i jest w porządku, tak? Zostawiamy sobie. U Kasi ten problem nie był taki, że było za każdym razem słuchać klikanie, ale czasami jak sobie ćwiczyła właśnie, czy to z pozycji leżenia wstawała, czy przyciągała nogi do siebie, to czasami to klikanie było słyszalne, więc możemy sobie to zrobić. Natomiast też się nie fiksujmy na tym, że my zawsze musimy wszystkie klikania zlikwidować. Niekoniecznie. Jeżeli przychodzi do mnie pacjent i mówi, że się mu klika, strzela w stawie, to oczywiście możemy sprawdzić, czy my coś z tym możemy zrobić, jak możemy sprawdzić sobie aktywację poszczególnych struktur mięśniowych. Jeżeli są niewydolne, jeżeli jest tam jakieś zaburzenie dysbalansu mięśnia powięziowego, możemy to zrobić. W wielu przypadkach nam przestanie tu klikać, strzelać, ale czasami może się okazać, że nie przestanie, bo na przykład pacjent ma taką budowę stawu albo ma zmiany zwrotniowe stricte w stawie i niestety klikanie będzie mu towarzyszyło. Ważne, żeby to nie był dyskomfort dla pacjenta pod kątem tego, że on czuje jakiś ból, czuje jakiś problem, czuje, że noga jest słabsza, czuje, że ma pewne struktury niewydolne, powoduje to u niego jakieś problemy w sporcie, który uprawia. Tego oczywiście nie powinno, to oczywiście nie powinno mieć miejsca. Natomiast na samym klikaniu też się nie fiksujmy. Nie musi to oznaczać jakichś dużych zaburzeń i patologii w obszarze narządu ruchu. Dobra, jesteśmy zadowoleni. Udało nam się zaktywować biodrowy lędziowy. Fajnie. Kasia też będzie wiedziała, co ma zrobić z jamą swoją brzuszną do rozpracowania. Fajnie było, jakbyśmy się spotkali z tym razem i ten pępek już będzie, wiesz, tutaj. Będzie wszystko mięciutko, luźniutko. Popracujesz sobie właśnie z dolną częścią brzucha. I mam nadzieję, że tutaj wam rozwiązałem kilka problemów, które mieliście w związku z strzelaniem, klikaniem właśnie w obszarze stawu biodrowego.
W innych stawach, czy to w stawie kolanowym, ramieno-podkowym, może być podobnie, tak? Ważne jest to, żeby sprawdzić sobie, jak działa mięśnie, które mają wpływ na stabilizację tego stawu, więc jeśli chodzi o klikanie w barku, klikanie w lędźwiach, klikanie w kolanach, moglibyśmy wykorzystać taki sam mechanizm postępowania, czyli ocenić sobie ten dysbalans mięśniowo-powięziowy. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Jeżeli macie jakieś pytania i Was zainteresowałem takim sposobem pracy, piszcie w komentarzu, a jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne materiały, też wypowiedzcie się, będziemy na pewno to uwzględniać przy produkcji kolejnych filmów.